Bercik. Byszek, to jest niesamowite. Ja dopiero teraz poznał, na czym poległa sprawa drabiny feudalnej. Wyobraź się, jaki numer, że na czele tej drabiny feudalnej stoi facet, wujek, no, facet, który się nazywał suzeren. Bercik! Suzeren, nie? I to, co? Oddaj w tej chwili ta książka dziecku. Nie, przepraszam bardzo. Każdy ma prawo w tym kraju do wykształcenia. Nawet ją. I nie ma to tamto. No dopiero teraz rozumiem, jakie wykształcenie jest ważne w życiu. Bercik, idziemy do Alojsa. Zbyszek! Czekaj. Kaj? Idziemy do Alojsa. Ale... Bercik, patrz, wygrążyś. Możesz iść do Alojsa. Dobra, Ale czekajcie, ja nie wiem, czy tam będą ludzie na odpowiednim poziomie, czy ja będę umiał się tam z nimi pogodać w sprawach tych naukowych. Bercik, po trzecim piwie na pewno. No to dobra, No, Bercik, zaczynam cię podziwiać. Doprawdy? No te twoje sposoby, żeby zmusić Andzie, żeby cię puściła do Alojza, no to są super. Tak myślisz? No tak, nie ma to tamto. No każdy facet zrobi wszystko, żeby iść na piwo, ale że ty? Na piwo? No na piwo, Bercik, na piwo. A ty wiesz, że piwo w średniowieczu to było podstawowym napojem, bardzo popularnym, nawet bardziej popularnym jak woda, bo wodą się szło otruć, była zanieczyszczona, a piwo było w sąros. I dlatego królowie polscy... Dobra, Bercik, już nie kombinuj, przecież idziemy do Alojza, no chodź. Aha. Idziemy. No więc, jeżeli chodzi o sztukę antyczną, nie sposób pominąć rzeźby. Ja wiem, Kipa, że ty możesz akurat nie cenić rzeźby greckiej. Może bez to, że architektura jest taką bardziej okazałą, jest dupno, nie? Jaka? Znaczy, jest taką większą, bardziej ją widać, nie? Więc jeżeli chodzi o rzeźbę grecką... Zaraz, to... I powiedz mi, ty tego wszystkiego, żeś się nauczył w 2 godziny? Hajer przodowy wszystko robi prędko i dobrze. Ty jesteś niezły świr. Więc jeżeli chodzi o rzeźbę grecką, to rzeźba grecka... Proszę cię, przestań już. Skąd już te głupoty gadać? Napij się piwa. O, właśnie. Ty, może coś o piłce nożnej byś powiedział? O, piłka nożna! No widzisz. I to jest bardzo ciekawy temat, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale król Zygmunt III Waza grywał w futbol. Bercik, proszę cię, nie. GKS może kiedy grał, no wiesz. O. Ale z kim? Z królem Zygmuntem? Nie, z Górnikiem Zabrze na przykład. GKS? Z Górnikiem? Chyba juniory. Skończył żeś już, bo wujek wrócił. No, w zasadzie tak. Ach, wiesz co, mam 2 nadzieje, że po pierwsze przeszło mu, a po drugie, że tak za bardzo się nie upił, wiesz? No i co? Masakra. Upił się. Kompletna masakra. Po mojemu masakrą można nazwać to, co się zdarzyło żołnierzom Leonidasa pod Termopilami. Ale jeszcze, że nie jest pewny. Wujek! Cicho. Za późno. No i co teraz? Nie no, w sumie to już się nauczyłem. Jakoś tam wytrzymam do jutro bez tej książki. No. A co będzie jutro? Nie wiadomo, Zbyszek, trzeba czekać. Dzień dobry, mężu. No, Bercik, no co? Masz jakiś problem? Ja właśnie mam problem, jeden. Ach, jak jeden, to jest pół problemu. No, a jaki? Mam jeden problem, ale w związku z nim pora pytań. Tak? No to proszę, mów, wal, może ci poradzimy coś. Mój problem jest taki, grania stosób prosty, rozumiecie? No, może. I ten grania stosu składa się z 14 równych sześcianów o objętości 1 cm². I właśnie mam taki problem.
Co to jest ten centymetr? Bo to takie dziwne, centymetr z taką trójeczką u góry. Centymetr z trójeczką u góry? No właśnie, mam problem. Co to jest ta trójeczka u góry? Aha. No to chyba będą centymetry sześcienne. O! A może, niewykluczone, ale w związku z tym nurtujmy kolejne trzy pytania. Po pierwsze, jaką objętość ma ten grania stosu? Po drugie, jakie mu pole jego podstawa? Po trzecie, jaką ma długość jego wysokość? No i oczywiście, co to znaczy taki ciąg liter, jak jest na przykład V równa się PP razy H? A to jest chyba wzór na objętość grania stosłupa. A może w takim razie nurtujemy kolejne pytanie. Już się boję. Co to jest wzór na objętość grania stosłupa? A więc wzór na objętość grania stosłupa jest to wzór, za pomocą którego oblicza się objętość grania stosłupa. Aha, no to w związku z tym mam kolejne pytanie. Co to jest wzór na objętość grania stosłupa w zasadzie? Co to jest objętość grania stosłupa i do czego te pierwieństwo służy? No. Berci, zaraz, spokojnie, bo się zaraz zapętli ci, wiesz i... Ale chłopcy, ale co mu się stało? No, a skąd ja mogę wiedzieć? Zbyszy, na coś ty mu za książka położył zamiast tej książki z historii. No, tak, przecież to jest moja książka do matematyki. Przecież ja jej ciągle szukam, no. Dawaj, mam zamiast z tej książki wszystkiego nauczyć zaraz. Beci, ja ci coś powiem. Jakbyś się wszystkiego z tej książki, wiesz, chciał nauczyć od początku, to musisz z powrotem wrócić do szkoły. Wiesz, kociku? Ja. Wrócić do szkoły. Wrócić do szkoły, dokładnie. Wrócić do szkoły. No tak. O matko. I co teraz będzie? No, na pewno nic dobrego. Hubercik, a dokąd to? Coś się stało? No po prostu klęska, kompromitacja, no. Co, Bercik? Tak. A co on takiego zrobił? No bo właśnie prowadzi go na szkolny ochroniarz. Dobra, ja się zrywam. Puszczaj pan! Wiszcy obatorą. Przeca każdy w tym kraju ma prawo do wykształcenia, nie? Pedofile też. Ale zaraz, przepraszam, co tu się dzieje? No Zbyszek, bardzo cię proszę, powiedz temu panu, no. Pan go zna? Pewnie, że go znam, proszę pana, znam go, no. Powiedz temu panu, że każdy w tym kraju ma prawo znać objętość grania stosłupa. Każdy! Tak, proszę. Kowalik jestem. Szkolna ochrona. Aha, no i co? Ten pan dzisiaj zamierzał wejść do szkoły. Wmieszał się między dzieci z pierwszej B. Co pan powie... Bercik, jak ty wyglądasz? No co, że zauważył, że mam luki w wykształceniu, że postanowił zacząć od początku, od pierwszej klasy. No nie. To Zbyszek, mechanizm, jak się już za coś bierzemy, to porządnie i od początku. I o kiedyś jeszcze rozpracuję ten wasz gorolski grania stosów. Tak jest, wiesz? Dziękuję panu bardzo. No. Do lekcji, do domu. A już. Zbyszek, awa. Ajdę na basen. Ja, Zbyszek, powiedz mi, no co ty psychopata zaś narobił, bo godają, że... Ale Andzia, wszystko jest w porządku, to był nagły atak pędu do wiedzy, rozumiesz? No i teraz wszystko jest okej. Okay. Ale... mówię ci, że wszystko jest okej, okay. No. Chciał zdobyć wykształcenie, rozumiesz, takie gruntowne, dlatego poszedł do szkoły, no i tak dalej. No i musisz. Ale no, co masz? No, Andzia, wytłumaczyłem mu, że w jego wieku, wiesz, kształcenie się od zera, z matematyki, historii i tak dalej, to nie ma sensu. I powiedz, że zrozumiał. No, pewnie, że zrozumiał, no i dał się spokój. Wiesz co, Zbyszek, to jest podejrzane, coś ci za łatwo poszło. Oj, wiesz? Dobrze będzie, no. No to na... Co się tu dzieje? Bercik, co tam oznaczyć? A nic, Andzia, ja to zaraz posprzątam, wiesz... Doszłem do wniosku, że nie zostanę mistrzem ani z matematyki, ani z historii. Zbyszek już wszystko wytłumaczył. A to? A nie, to wiesz, jak nie mogę być z matmy ani z historii, to przynajmniej dostanę na koniec roku szóstka z WF-u. Uważaj!